Witam, Szanowni Państwo. Temat, który mam tutaj przedstawić, jest obszerny, bo ma mówić o roli mediów w tym działaniu na rzecz obrony życia. Ale żeby o tym temacie, ten temat podjąć, to muszę pewne zagadnienia usystematyzować na początku. I tak, biorąc pod uwagę to, że w każdym okresie rozpatrywanym od czasu PRL-u aż do dzisiaj, media działają w różnych warunkach prawnych. Nie tylko w odniesieniu do ochrony życia, ale także w odniesieniu do samych mediów. I dlatego, biorąc wszystkie ustawy pod uwagę, a szczególnie ustawę o prawo prasowe, ustawę o radiofonii i telewizji oraz te wiążące się z ochroną życia człowieka, podzieliłem ten czas na takie cztery okresy. Pierwszy to jest ten do 1990 roku, drugi krótki 91 do 93, czyli doprowadzi do ustawy z 93 roku. Następny od 93 do 97 to jest ta batalia dziś przedstawiana nam przez pana doktora Pawła Wosickiego oraz od 98 do dziś ze szczególnym okresem uwzględnieniem drugiej połowy roku 2020, czyli w związku ze strajkiem kobiet. A więc ten pierwszy okres. W tym stosunkowo długim okresie czasowym nieznacznie zmieniało się tylko otoczenie medialne. Utrzymywane ustawowe i rzeczywiste ograniczenia w dostępie do mediów stanowiły szczelną blokadę w komunikacji społecznej. Społeczeństwo żyło w środowisku medialnym kształtowanym przez Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk pod różnymi nazwami, który w swej pracy kierował się wytycznymi rządzącej partii komunistycznej. Cenzorzy nakładali kolejne kagańce na media i na treści w nich zamieszczone. W zestawieniach tych zakazów występował także zakaz krytyki aborcji. Dodatkowym elementem nacisku na prasę były w pewnym okresie wprowadzone już limitowanie przydziału papierów. W takiej atmosferze praktycznie nie było możliwe przekazywanie nawet w mediach określonych jako katolickie informacji o rozwoju człowieka w okresie prenatalnym. Przekazywanie prawdy o aborcji i jej skutkach można było realizować jedynie w strukturach Kościoła. Listy episkopatu, homilie głoszone podczas Eucharystii uwrażliwiały wiernych na problem ochrony życia ludzkiego. Były też prelekcje i inne wystąpienia osób świeckich, i to wcale nie tylko organizacji katolickich, z grup pro-life przekazywane na spotkaniach w salkach katechetycznych. Przekaz taki miał znacząco ograniczony zasięg, ale przy braku dostępu do mediów starano się możliwie najskuteczniej go realizować. Pewnym przełomowym momentem w tym okresie był pojawienie się w mediach informacji o świętości życia ludzkiego, odpoczęcia, dopiero po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża. Warto przypomnieć, że już w czwartym dniu po wyborze na Piotra naszych czasów Jan Paweł II mówił o potrzebie ochrony życia ludzkiego. Widać było, że tę misję uważał za niecierpiącą zwłoki, jeśli nawet ową wypowiedź papieską w mediach, a wiadomo, że tak było, pominięto w Polsce, to jednak tego, co mówił do Polaków podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku, nie można było już z przekazu medialnego wykreślić. Przywołam tutaj zdanie: jeśli się naruszy prawa człowieka do życia w tym momencie, w którym ono rozwija się jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka.
To zdanie wypowiedziane wtedy w Nowym Targu 8 czerwca owego roku i inne, które słyszeliśmy podczas kolejnych pielgrzymek do Polski, nie można było już usunąć z bezpośrednich relacji przekazywanych przez państwowe radio i telewizję, innej wtedy przecież nie było. Wspominając ten czas, można sytuację działających w obszarze pro-life przyrównać do sytuacji żołnierzy, uczestniczących w walce, ale pozbawionych odpowiedniego uzbrojenia. W tym jakże trudnym okresie Jan Paweł II podczas homilii wygłoszonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, też w pierwszej pielgrzymce 7 czerwca, ogłosił, że najważniejszym, najistotniejszym orędziem papieskim jest wezwanie do modlitwy. No i właśnie dzisiaj słyszeliśmy referat pana doktora Adama Kisiela, który mówił, jak to słowo również Ojca Świętego wpłynęło na środowisko i to doprowadziło do powstania krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci i dlaczego taką właśnie formę wtedy przyjęto. Ta modlitwa, wsparta również wieloma innymi inicjatywami, przyczyniła się, takie mam przekonanie, do odpowiednich zmian ustrojowych w Polsce, w tym odnoszących się również do przestrzeni medialnej. Na wiele kolejnych wypowiedzi papieskich dotyczących obrony życia człowieka zaczęły otwierać się wtedy również media zamknięte wcześniej na prawdę o aborcji. Można zauważyć, że od tego czasu 80. rok, zaczęło się również znacząco zwiększać widoczna aktywność świeckich w obszarze pro-life. Modlitwa takie działania wypraszała i do takich działań również mobilizowała wiele osób. Antoni Ziemba w 79. roku, wracając z Wiednia, przywiózł do Krakowa fotografie ilustrujące rozwój dziecka w łonie matki. Na podstawie tych zdjęć otrzymanych z prawem do ich kopiowania powstała wystawa, dziś o niej też słyszeliśmy, pan doktor mówił dość szczegółowo. Dała ona początek kolejnym edycjom takich wystaw. Trzeba tu wspomnieć, że w końcowym okresie opisywanego tu przedziału czasowego Antoni Ziemba podjął jeszcze inną ciekawą inicjatywę, która tu nie wybrzmiała, a dotyczyła mediów. Mianowicie postanowił zakupić miejsca reklamowe w wybranym czasopiśmie do opublikowania informacji o życiu dziecka w fazie prenatalnej. Incydentalnie mu się to udało i to w codziennej gazecie ogólnopolskiej. To był pierwszy okres. Teraz media w przedziale tym drugim od 91 roku. Jesteśmy już po zmianie wprowadzonym w prawie prasowym w 90 roku, ale także w czasie, w którym tworzy się również nowe prawo dotyczące mediów elektronicznych, ustawa o radiofonii i telewizji. Zmiany w ustawach dotyczących mediów wyzwoliły inicjatywy środowisk pro-life w zakresie uruchomienia własnej działalności wydawniczej. W 90 roku Antoni Ziemba uważał za konieczne skorzystanie z nowych zapisów ustawowych i uruchomienie takich periodyków, w których środowisko pro-life będzie mogło prezentować samodzielnie argumenty za obroną życia. Powstało więc Źródło, najpierw Fundacja Źródło, potem zaczął od początku 92 roku wydawać Źródło, potem było Wychowawca, Polskie Stowarzyszenie Wychowawców i Nauczycieli, następnie Nasza Przyszłość Stowarzyszenie, które wydawało Drogę, jeszcze Jaś. Powstało też Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, który jest współorganizatorem tej konferencji, które zaangażowaniem w problematykę pro-life spinało obszary tematyczne wymienionych przeze mnie przed chwilą czasopism. A z upływem czasu zaczęło wydawać własne zeszyty problemowe Służba Życiu. Już też dzisiaj słyszeliśmy, że w tym samym czasie w Poznaniu Fundacja Głos dla Życia, którą kieruje,
pan dr Paweł Wosicki, rozpoczęła wydawanie magazynu Obrony Życia i Rodziny pod tym samym tytułem. Już tylko te przykłady pokazują, iż środowisko pro-life w Polsce umiejętnie skorzystało z uwolnienia dostępu do prasy. Nie trzeba było, uruchamiając czasopismo, uzyskiwać zgodę na przykład Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk, bo już jego nie było, tylko zarejestrowało się w sądzie. W odniesieniu do mediów elektronicznych jeszcze nie było ustawy o radiofonii i telewizji, ale bardzo istotne było więc pozyskanie możliwości emitowania radiowego programu, najlepiej byłoby o zasięgu ogólnopolskim. Zanim jeszcze uchwalono tę ustawę, diecezje mogły rozpocząć formalną działalność radiową, ale lokalną w zakresie diecezji, otrzymując pozwolenie na nadawanie takich lokalnych katolickich programów radiowych. I wtedy to ojciec Tadeusz Rydzyk, redemptorysta, uzyskał uprawnienia do emisji programu Radio Maria. I przy tym temacie po raz pierwszy w tej konferencji słyszymy słowo, nazwę Radio Maria. Jakbyśmy tego w ogóle wszyscy autorzy poprzedni widzieli wszystkie aktywności, ale aktywność tej rozgłośni, która wiele także i wycierpiała z tego powodu i cierpi też, nie usłyszeliśmy. Ministerstwo wtedy, Ministerstwo Łączności, na wniosek biskupów miejsca wyraziło zgodę na wykorzystywanie przez nadawcę Radia Maria częstotliwości lokalnych w Toruniu i Bydgoszczy, a dopiero na koniec 1991 roku ta rozgłośnia rozpoczęła nadawanie programu Radia Maria satelitarnie. A to z tego powodu, bo też trzeba było na to zgodę uzyskać. To trzeba te informacje odnotować. Czasopisma zarówno te o dłuższej historii, na przykład Niedziela i Gość Niedzielny, jak i nowe, uruchomione na podstawie sądowej rejestracji, znacząco wsparte przekazem radiowym, dawały istniejącym i nowym organizacjom pro-life, a tworzyły się i nowe, możliwość przekazywania prawdy o życiu człowieka w okresie prenatalnym. Uzyskano w ten sposób efekt synergii. Następowało zwiększenie siły oddziaływania. Zdawali sobie z tego sprawę ówcześni decydenci i zidentyfikowali ten stan i zintensyfikowali utrudnienia w poszerzeniu zasięgu emisji Radia Maria. Jego nadawca, wspierany modlitwą i wystąpieniami wielu osób zainteresowanych dotarciem do ich domu tego katolickiego głosu, skutecznie potrafił się obronić i sprawnie pokonywał piętrzące się przeszkody. Organizowane wystawy z kolei o życiu dziecka w łonie matki, film Niemy krzyk, wtedy też często wyświetlany, ale w prezentacjach przykościelnych, wykłady w salkach przykościelnych i informowanie o tych inicjatywach nie tylko plakatem przy kościele w parafii, ale także przez radio Maria, audycje z cyklu Rozmowy niedokończone, do których przedstawiciele organizacji pro-life byli zapraszani i inne, wszystko to razem umożliwiało dotarcie do coraz większej grupy społeczeństwa z prawdą o życiu dziecka w fazie prenatalnej. Znacząca była też rola bezpośrednich transmisji, już wtedy prowadzonych przez Radio Maria, z cotygodniowych audiencji generalnych, w pełni pokazywanych, a nie tylko w skrócie wypowiedzianych, przywołanych parę zdań Ojca Świętego. Tym samym rozpowszechniała się informacja o tym, że aborcja jest zabójstwem najbardziej niewinnej, bo bezbronnej istoty ludzkiej. Zdawali sobie z tego sprawę również parlamentarzyści, którzy dostali w pewnym stopniu także poinformowani, jak wcześniej z tego nie korzystali, z przepisów, zapisów, z medialnych przekazów, przez samego Ojca Świętego, będącego wtedy w parlamencie i wygłaszającego przemówienie, które dzisiaj też było już cytowane. I także z uwagą analizowali nastroje społeczne, myśląc o przyszłych wyborach. Wśród pytań zadawanych na spotkaniach z wyborcami coraz częściej zaczęły się pojawiać również te, które dotyczyły
ustawy z 1956 roku i jej krytyki. Ten okres społecznego dojrzewania do poznania prawdy o aborcji kończy się przyjęciem ustawy, której nadano tytuł Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 7 stycznia 1993 roku. W jakich warunkach ona powstała, już dzisiaj słyszeliśmy, tego nie powtarzam. Najistotniejsza pojawia się sprawa dopiero gdy trzeba ją obronić. Wiemy bowiem, doświadczenie wskazuje na to, i to już nam także i Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, że wolność otrzymuje się jako dar, ale utrzymuje się przez zmagania. I ten okres po uchwaleniu ustawy 1993 roku to jest czas zmagań. Szczegółowo opisany w poprzednim referacie pana doktora Pawła Wosickiego, więc tutaj nie będę do tego wracał, ale te podejmowane kroki związane przez parlament, żeby przywrócić stan poprzedni, były w pewnym stopniu niwelowane tym, że i mieliśmy już więcej prasy działającej w tym kierunku, możliwe, ale także w 1994 roku, 24 czerwca, na wniosek redemptorystów prowincji warszawskiej otrzymało Radio Maria koncesję ogólnopolską. No to jest bardzo ważne, chociaż początkowo był ten zasięg mniejszy znacząco niż ogólnopolski, a potem uzupełnianie też przez działania Krajowej Rady, systematycznie tego nadawcę dyskryminującą w pozyskiwaniu kolejnych częstotliwości, ale te częstotliwości zdobywało. Były więc czasopisma, było Radio Maria, no i wobec tego żołnierze, o których mówiłem poprzednio, tym razem już w sferze mediów nie byli bezbronni. Walczący pro-life nie byli bezbronni. Ta broń medialna była dostępna dla tego środowiska, ale było jej niewiele w porównaniu z tym, czym dysponowali zwolennicy aborcji. Po stronie środowiska pro-life było przede wszystkim to, że głosiło ono obiektywną prawdę o życiu człowieka i w okresie prenatalnym. No i jeśli byśmy z tego okresu przywołanego poprzednio przez pana doktora Wosickiego w jego referacie, poczynając od tych działań zaraz po wyborach parlamentarnych 19 września 1993 roku się odbyły, tam była ta większość uzyskana przez liberalno-lewicowe środowisko, partie, ale także wtedy również była większość nie tylko w parlamencie, ale także w Sejmie, ale także i w Senacie, to, że te pozostałe media były jednak, katolickie jeszcze prezentowały ten sam pogląd w odniesieniu do obrony życia, ale te inne starały się możliwie najpełniej propagować akcje i propagandę proaborcyjną. W 90. tam było jedno weto prezydenta Wałęsy, ale potem, gdy już i prezydent był także z tego środowiska, to ruszyła lawina. Zaraz po wyborach prezydenckich rozpoczęło się kolejne natarcie. Pamiętam to nacieranie tego środowiska proaborcyjnego. Powiem, bardzo częste były transmisje ze strony Radia Maria, przez Radio Maria. Były także reklamowane tam i zachęcano Polaków do tego, aby odbywali wizyty w biurach poselskich i potem w biurach parlamentarnych, w biurach senatorskich w celu przeprowadzenia rozmów z tymi, którzy będą odbywać głosować, uczestniczyć w głosowaniu. Przywołał pan i 1,5 miliona wtedy do tamtego pierwszego głosowania, ale także przy Senacie, gdy Senat
podejmował działania, no i były także, docierał do Polski dzięki transmisjom Radia Maria, głos Jana Pawła II z audiencji generalnych, który był krzepiącym wzmocnieniem dla działających w obronie życia. Mobilizował do intensyfikacji. I kiedy już przez Sejm sprawa przeszła i kiedy pojawiła się w Senacie, w kolejnym etapie rozpatrywania ustawy było głosowanie i w Senacie. W Radiu Maryja poddawano komunikaty zachęcające do dalszych rozmów, do wysyłania protestów. Przed głosowaniem organizacje pro-life zaprosiły do udziału w marszu za życiem. To zaproszenie było bardzo szybko przekazane, ale dzięki właśnie tego medium, radiu, w gazetach mogliśmy to za 2 tygodnie umieścić taką informację, a w radiu było to natychmiastowo. Zebrało się w Warszawie, uczestniczyło w tym marszu pierwszym 50 tysięcy ludzi. Radio Maryja bezpośrednio transmitowało także obrady Senatu w dniu 3 października 1996. To także wpływało na obradujących. To nie jest tak, że obradują sobie w zamkniętym gronie, bo obrady Senatu wtedy już nie były transmitowane, Sejmu były. W związku z tym zapewne ten aktywny udział wyborców spowodował, że Senat odrzucił ustawę przyjętą przez Sejm. No i wracała ona do Sejmu. I tu muszę powiedzieć, że rzecz zasadnicza, która myślę, że znacząco wpłynęła na decyzję, na informację i wiedzę w społeczeństwie o działaniach pro-life, o prawdzie, obronie życia dzieci poczętych. Mianowicie bardzo ważną inicjatywę wykazał wówczas dyrektor Radia Maryja. Zaprosił bowiem pilnie do Polski wyjątkowego świadka życia. Świadectwo złożone przez doktora Bernarda Nathansona podczas krótkiego, ale jakże bogatego w treści pobytu w Polsce było przejmujące. Zaproszony gość opowiadał o taktyce propagujących aborcję w USA i jej wyniku w 1973 roku doprowadzili do wprowadzenia w USA w obieg zezwolenia na zabijanie poczętych dzieci aż do momentu ich urodzenia. W jednym ze swoich wystąpień w Warszawie, to było w kościele w Bazylice Najświętszego Serca Jezusa, powiedział między innymi, wykorzystując ducha buntu przeciwko wszystkim autorytetom lat 60. w ciągu 5 lat z pomocą pieniędzy i przy współpracy ze środkami masowego przekazu wywróciliśmy do góry nogami prawo dotyczące aborcji w Stanach Zjednoczonych. On wielokrotnie w swoich wypowiedziach, także na konferencjach prasowych i tej w Sejmie, w której nie zechcieli uczestniczyć posłowie, mówił o roli mediów, która doprowadziła do tego, że wtedy w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych wywrócili do góry nogami prawo dotyczące aborcji. Był też, znowu te komunikaty, to już bardzo pilnie, bo jeszcze chodziło o to, żeby przed głosowaniem w Sejmie, tym drugim głosowaniem, obroną przed stanowiskiem Senatu, żeby można było zorganizować marsz w obronie życia. Pamiętam, jak organizowaliśmy autobusy wyjeżdżające. Naliczono ponad 100 tysięcy osób uczestniczących w tym marszu. Gdy już pierwsze czoło marszu dochodziło do parlamentu, to jeszcze przy kościele była grupa liczna, która nie weszła w stronę tego, nie uczestniczyła jeszcze w samym marszu, tylko czekała na jego wejście. W następnym dniu odbyło się głosowanie w Sejmie, no i zabrakło 9 głosów. 9 głosów, aby Sejm nie podtrzymał swego stanowiska o umożliwieniu aborcji i podtrzymał go. Prezydent Kwaśniewski, pomimo przesyłanych protestów, podpisał stosunkowo szybko, no i potem była ta inicjatywa. Jak mówili senatorowie, którzy byli inicjatorami tego wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego, że ta presja społeczna spowodowała, że oni nie mogą zostawić sprawy, uważając, że jest ona niezgodna z Konstytucją, i wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją.
Wiemy już, że Trybunał 8 maja 1997 roku stwierdził, że życie ludzkie jest wartością chronioną konstytucyjnie od chwili poczęcia. To było rzeczywiście dramatyczne działanie wszystkich. Mobilizowało siły. I przejdźmy teraz do okresu D, czyli po roku 1998. Tam została batalia o obronę życia poczętych dzieci obroniona. Obroniona tą uchwałą, tym stanowiskiem, bo Trybunał musiał jeszcze, stanowisko Trybunału musiało wrócić do Sejmu. No i ta batalia została obroniona, stanowisko zostało opublikowane. Bowiem Sejm w tamtej kadencji, w której byli ci senatorowie występujący o rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny, zakończył swoją kadencję. Czyli umorzono sprawę ze względu na zakończenie bez rozstrzygnięcia sejmowego. I teraz po 1997 roku sytuacja obrońców życia człowieka uległa zmianie. Wraz z wprowadzeniem przepisów zabraniających aborcji z przyczyn społecznych rozwijały się coraz intensywniej różne inicjatywy dotyczące obrony życia. Od 1998 roku, 29 stycznia, zaraz za parę dni będziemy obchodzić rocznicę 25 lat już, zaczęło się ukazywać gazeta codzienna Nasz Dziennik. To już nie, to było właściwie pierwsze takie, który ten Nasz Dziennik ma przecież w programie, znaczące miejsce zajmuje ochrona życia człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Potem, bo w 2003 roku, Fundacja Lux Veritatis uzyskała koncesję na program telewizji Trwam. Wspominam o tych, oprócz Radia Maryja, jeszcze dwóch pozostałych mediach, z tego powodu, że ich program Pro-Life dla życia jest wpisany w podstawowe filary ich działalności. Ta dla telewizji Trwam była koncesją satelitarną. Trzeba potem było aktywności olbrzymiej liczby protestujących wobec nieprzychylnych działań Krajowej Rady, aby wysyłania protestów, będąc członkiem Krajowej Rady, z tych magazynów znaleźliśmy 2,7 miliona podpisów ludzi, którzy starali się o to, żeby telewizja Trwam była dostępna nie tylko satelitarnie, ale na multipleksie. No i te marsze, które już mieliśmy doświadczenie, a więc ten największy w Warszawie, 130 tysięcy uczestników. No i wreszcie w 2013 roku otrzymaliśmy też dla tego środowiska Pro-Life, telewizję Trwam, która otrzymała miejsce na multipleksie pierwszym. Wszystko to razem stwarzało okazję do szerokiego opowszechniania wiedzy o rozwoju człowieka. Mogły być prezentowane filmy związane z ochroną życia dziecka od poczęcia. Organizacje Pro-Life posiadają już takie swoje strony internetowe, na które na których zamieszczano wiele informacji o różnych inicjatywach w obszarze Pro-Life. To wszystko rozwijało się, nie tylko dzielono się informacjami, ale również szybko reagowano na kłamstwa i manipulacje rozpowszechniane przez zwolenników aborcji. W tej książeczce, którą nam tu zarekomendował pan dr Piotr Guzdek, są właśnie takie zestawienia. Tych książeczek może otrzymać ileś osób, ale jeżeli w mediach te informacje podamy, takich chociażby wymienionych przeze mnie, czy w rozmowach niedokończonych je podejmiemy, to one rozchodzą się wtedy w znacznie większym zakresie i możliwość oddziaływania jest znacznie większa. Pojawiało się też wiele publikacji świadczących o tym, że zawierających także świadectwa tych ludzi, którzy uratowali swoje dzieci przed aborcją, również eugeniczną. Tutaj też znajdują się takie książeczki, a myślę, że te informacje, pamiętam szczególnie te rozmowy niedokończone z rodzinami, te nagrody, które Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przydzieliło tym, którzy właśnie takie dzieci przyjęły do swoich rodzin, swoje, ale także nie tylko swoje. W
tym samym czasie w mediach proaborcyjnych zaczęła pojawiać się propaganda aborcji farmakologicznej. Zauważyli to odbiorcy mediów i do Krajowej Rady, ja już wtedy byłem od 16 roku członkiem Krajowej Rady, kierowano skargi na audycje, w których, jak to określali skarżący, nawet kłamliwie reklamowano tego rodzaju aborcję jako bezpieczny i łatwy sposób pozbycia się ciąży. Reakcja ze strony regulatora Krajowej Rady dotycząca audycji, na przykład, podam taki przykład, przywołam jako jeden z przykładów tej reakcji. Dzień dobry TVN, wyemitowana 12 stycznia 2018 roku. Jako członek Krajowej Rady uczestniczyłem w ocenie skargi, wyrażając pogląd, że nadawca tą audycją zachęcał do naruszania obowiązującego prawa, podając wręcz instrukcję, jak można, i to bezpiecznie podawał, zabić dziecko. Uważałem, że narusłam? 3 minuty jeszcze mam. Tak mi z tego wynikało. I tym samym naruszył, bo 16:03, bo tam kolega poprzednik trochę przedłużał tam, także ja patrzyłem na zegarek, przepraszam. Artykuł 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji uważałem, że był naruszony. Niestety, ówczesny przewodniczący nie zgodził się z tą oceną i przyjął projekt stanowiska przygotowany przez urzędników regulatora mediów, w którym stwierdził, że sposób prowadzenia rozmowy i jej treść mieszczą się w standardach audycji emitowanej na żywo, a więc nie nastąpiło naruszenie prawa. Wobec nadawcy nie wyciągnięto żadnych konsekwencji, nawet ukarania, ale reakcja regulatora utwierdziła go w przekonaniu, że tak można. I nie dziwmy się później, że tego typu informacje przekazywane już w telewizji o szerokim zasięgu powodują takie zmiany w odczuciu młodych ludzi. Ale młodzi ludzie korzystają z zupełnie jeszcze innych mediów, mianowicie z mediów internetowych, społecznościowych. I jak korzystają, to było widać właśnie w tych reakcjach na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku w październiku. Przecież to, co się działo w mediach społecznościowych, w przekazach hejtowych, kłamstwie, które jeszcze wtedy nie podlegały ocenie także Krajowej Rady, obecnie już podlegają, to woła o pomstę do nieba. Tak nie można było tego zostawić. I dlatego wydaje mi się, że te wszystkie spadki pokazywane tutaj w badaniu opinii publicznej, to także pewne nasze zaniedbanie. Zaniedbanie organizacji ProLife, bowiem one ograniczyły się, mając już swoje możliwości, za mało korzystają z mediów społecznościowych. Dopiero po tym 2020 roku. Tam również pojawiły się przekazy informujące o manipulacjach przeprowadzonych przez media społecznościowe i te ogólno, także ogólne, odnośnie do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego. I stąd te marsze z upływem czasu zanikały, bowiem informacje o manipulacjach, fake newsach, teraz to tak nazywają, i kłamstwach były tam szczególnie rozpowszechniane i one były tą podstawą, i także i podstawą do tych wyników, które otrzymujemy z badań. Więc jeśli mielibyśmy mówić o roli dotychczasowej i tego, co w ostatnim okresie, to myślę, że bardzo istotnym jest to, aby pamiętać, że otrzymawszy coś jako dar, nie możemy nie zapomnieć, że utrzymuje się to przez zmagania w różnych obszarach, również mediów. Młodzi korzystają teraz właśnie z takich właśnie mediów. Cieszę się, że organizację ostatnio przeglądałem, także i Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Są możliwości, to się chyba tak nazywa, webinary, tak? I tam w nich uczestniczy wiele osób, możliwości dyskusji właśnie młodych z młodymi na ten temat. I to byłby kierunek postępowania naszego wspólnego, żeby poprawić te wyniki, które były przedstawione
w poprzednim referacie, ale także odpowiednio skutecznie dzielić się prawdą z bliźnimi również, a przede wszystkim za pomocą mediów. Dziękuję bardzo.